Jedna na 10 firm na polskim rynku w sposób ciągły zarządza oprogramowaniem. Pozostałe narażają się na niespodziewane koszty związane z audytami dostawców oprogramowania. W przypadku średniej wielkości firmy, 1000-1500 pracowników, może to być kwota nawet kilku milionów euro. Te firmy, które w sposób nieregularny zarządzają oprogramowaniem, mają przede wszystkim problemy z dostępnością ludzi. Nie posiadają zespołów, pojedynczych osób, które zajmują się tym obszarem zarządzania oprogramowaniem, nie wiedzą, co wykorzystują, w jaki sposób, ile ich tak de facto to kosztuje. Często dowiadują się o tym dopiero przy okazji audytu oprogramowania zlecanego przez producenta. Kolejną rzeczą jest fakt, że około 10-15% organizacji posiada zdefiniowane procesy zarządzania oprogramowaniem, które wskazują organizacji, pracownikom, w jaki sposób tym oprogramowaniem zarządzać, w jaki sposób wydawać pieniądze i jak je monitorować. Trzeci aspekt to są narzędzia, które te procesy wspomagają, czyli umożliwiają organizacji monitorowanie tego, co zakupiła, tego, w jaki sposób to wykorzystuje i jaka jest pozycja licencyjna organizacji. Organizacje, które poświęcą uwagę na znalezienie ludzi, stworzenie procesów i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie oprogramowaniem, będą mogły uniknąć tych kosztów, często wielu milionów euro związanych z audytami producentów oprogramowania, jak również wygenerować oszczędności. Przypuszczam, że może to być nawet 25% rocznych wydatków na oprogramowanie w skali roku.